Do zobaczenia w takim razie. Poproszę już o włączenie transmisji. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kawiarni Agere Contra na ulicy Chłodnej 2 przez 18. I zanim przejdę do jakichkolwiek spraw technicznych związanych z tym, co u nas będzie niedługo, co się będzie działo, to poproszę o przywitanie naszą cudowną i uroczą gościnie, a właściwie dwie gościnie dzisiejszego wieczoru. Marysia Górska i... Ojejku, stres mnie dzisiaj... Marysia Górczyńska i Ania Niebielska. Ale wstyd, Marysia. Przepraszam. Drodzy Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie jest współrealizowane z Radiem Warszawa, a jest realizowane z naszym cudownym gościem, który to stworzył, myślę, że audycję, która powoli staje się taką audycją historyczną. Dzięki swojej bardzo niesamowicie w formie prostej konstrukcji, ale bardzo głębokiej treści, daje nam możliwość odkrywania ludzi, odkrywania ich historii, poznawania ich drogi, a Marysia, rozmawiając z nimi, pozwala nam na to, żebyśmy jeszcze głębiej wchodzili w ich serca, w ich duchowość i potrafili razem z nimi przechodzić przez to życie, przez boskie CV. Serdecznie dziękujemy za Twoją działalność, nie tylko działalność w radiu, bo i oczywiście działalność blogerską Marysi, szczególnie związaną z projektem Chrześcijanka z sąsiedztwa. Drodzy Państwo, kawiarnia Agere Contra gości po raz kolejny Radio Warszawa, bo tych naszych spotkań było już chyba z 6-7 wspólnych, ale to nie koniec, bo lada chwila będzie kolejne, o których pewnie Ania powie chociaż zdanie, ale będzie ono 11 grudnia o godzinie 18. Ja Państwa serdecznie zapraszam do tego, jeżeli Państwo macie ochotę włączyć się w nasze działania i pomagać nam w tworzeniu takiego miejsca jak kawiarnia Agere Contra, to po pierwsze wsparcia nas na Patronite, który funkcjonuje. Agere Contra ma swojego Patronite'a, patronite.pl/agerecontra. Serdecznie zapraszamy do tego, żebyście Państwo pomagali nam współtworzyć to miejsce, ale jak ktoś z Państwa ma ochotę do nas dołączyć, to startuje właśnie Akademia Agere Contra oraz telewizji EWTN, która transmituje nasze spotkania. Jest to największa katolicka telewizja na świecie, która przemieni lada chwila to miejsce w studio telewizyjne. Planujemy, żeby jeszcze w grudniu dołączyło tu trochę sprzętu, oświetlenia, kamer, które pozwoli nam z tego miejsca zrobić pełnowymiarowe studio. Będziemy tutaj tworzyli treści, które będą szły Polskę, ale i świat. Serdecznie zapraszamy, jeżeli Państwo, którzy oglądacie nas online, macie ochotę dołączyć do nas, to można wejść na stronę agerecontra.pl/wydarzenia i być z nami, tak jak dzisiejsi nasi goście. Drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak oddać Marysi mikrofon, a ja jeszcze raz poproszę o brawa dla naszych cudownych dzisiaj dwóch pań. Bardzo proszę. Czy słychać? Witam bardzo serdecznie, nie będę już przedłużać tych bardzo gorących powitań. Dziękujemy bardzo, że możemy być w tym arcygościnnym miejscu, to wielka radość. I tak, dzisiaj wieczór cudów, wieczór zamian miejsc. Maria dzisiaj będzie w centrum naszej uwagi, jak zazwyczaj są to jej goście. Ja przyjmuję tutaj pokornie rolę osoby zadającej pytania, chociaż mam wrażenie, że zupełnie nie będę w stanie doścignąć jej kunsztu, jej ciepła i wszystkich tych innych rzeczy, za które tak bardzo cenimy audycję. Marysiu, nareszcie, prawda? Nareszcie widzimy twarze Państwa. Dzień dobry Państwu. To jest właśnie ten moment, że możemy się zobaczyć, zazwyczaj się słyszymy, a tym razem jest coś wyjątkowego, że możemy się zobaczyć. I może Państwu wydaje się, że to dla Państwa jest takie coś nietypowego, że mogą zobaczyć autorkę, ale ja chcę też podzielić się, że dla mnie to jest taki niesamowity moment, że mogę zobaczyć twarze, uśmiechy, reakcje. Jest to dla mnie niezwykły prezent i cieszę się, że Państwo są i spędzimy wspólnie ten czas. Przedstawimy gości.
Moim, naszym pierwszym gościem, który rozpocznie to spotkanie, będzie piosenkarka Iwona Pietrala. Powiem kilka słów o Iwonce. Iwonka mieszkała w Londynie i tam spotkała Boga. Bóg zaprosił ją do śpiewania i za chwilę usłyszymy Iwonkę w piosence Oblubienica. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo dziękuję Marysi za zaproszenie, za to, że mogę dziś podzielić się z Państwem swoją twórczością. Znamy się z Marysią już kilka lat i bardzo, bardzo jestem z niej dumna, z tego, co robi, z tego, jak się rozwija na chwałę Pana. I chciałabym zacząć od utworu, od którego wszystko zaczęło się w moim życiu. Tak jak Marysia powiedziała, ten utwór nazywa się Oblubienica i powstał w taki sposób, że kiedyś na modlitwie, czytając Pismo Święte, zobaczyłam w sercu oczy Pana Jezusa. Oczy, które są tak piękne, a w tych oczach płonie ogień. Ogień miłości do każdego człowieka. Ogień miłości do Ciebie. Także jak będę śpiewać ten utwór, chciałabym, aby Państwo, abyście zamknęli swoje oczy i mam nadzieję, że zobaczysz, z jak wielką miłością Bóg dziś na Ciebie patrzy, jak bardzo Ciebie kocha, jak bardzo Ciebie zaprosił, by tutaj z nami być i doświadczyć tej miłości. Oblubienica. Widziałam w Twych oczach ogień, gdy rozkochałeś mnie w sobie. Wiem, że to Ty mnie wybrałeś, by światu mówić o Tobie. Widziałam w Twych oczach ogień, gdy rozkochałeś mnie w sobie. Wiem, że to Ty mnie wybrałeś, by światu mówić o Tobie. Jezu, Twa miłość nigdy nie gaśnie. Jezu, Twa łaska budzi mnie zawsze. Ty jesteś Panem mojego serca. Oblubienica, ma oblubieńca. Jezu, Twa miłość nigdy nie gaśnie. Jezu, Twa łaska budzi mnie zawsze. Ty jesteś Panem mojego serca. Oblubienica, ma oblubieńca. Kiedy mnie, Panie, wybrałeś, by słowo Twe głosić wszędzie, choć odrobinę się bałam, Ty mówisz, ja z Tobą będę. Kiedy mnie, Panie, wybrałeś, by słowo Twe głosić wszędzie, choć odrobinę się bałam, Ty mówisz, ja z Tobą będę. Jezu, Twa miłość nigdy nie gaśnie.
Jezu, Twa łaska budzi mnie zawsze. Ty jesteś Panem mojego serca. Oblubienica ma oblubieńca. Jezu, Twa miłość nigdy nie gaśnie. Jezu, Twa łaska budzi mnie zawsze. Ty jesteś Panem mojego serca. Oblubienica ma oblubieńca. Jezu, Twa miłość nigdy nie gaśnie. Jezu, Twa łaska budzi mnie zawsze. Ty jesteś Panem mojego serca. Oblubienica ma oblubieńca. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pięknie, pięknie nas rozbujało, prawda? Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze to nie wszystko. Jeszcze będziemy cieszyli się śpiewem pani Iwony. Bardziej pod koniec. Maria lubi piękną muzykę, prawda? Lubię, wczuwam się, a tę piosenkę znam już od dawna, więc wielką przyjemnością dla mnie było wysłuchać w tym momencie właśnie tego utworu. Dziękuję. Chociaż wspominałaś o swoich talentach, talenty to jest jeden z głównych tematów twojej audycji, w teście Gallupa, który wiem, że bardzo cenisz, wychodzi, że lubisz porządek, prawda? No i twoja audycja jest niezwykle uporządkowana, tak? Podzieliłaś ją na takie bardzo wyraziste sekcje. Zechciej opowiedzieć o tym. Tak jest. Ja jestem osobą dość, może tego nie widać, dość zdyscyplinowaną i zależy mi na tym porządku. Wtedy też dobrze funkcjonuję, więc pomyślałam, żeby audycja miała 6 kluczowych części. I główna, każda jest ważna, więc tak bym nie powiedziała. Pierwsza część to jest zaczęło się od, czyli pytam moich gości, jak to się zaczęło? Co sprawiło, że jesteś w tym momencie, w jakim jesteś? Później pytam o misję, bo myślę, że bez misji nic by nie było, bo to ona jest źródłem. To ona sprawia, że dana osoba chce wstawać kolejnego dnia i zajmować się tym, czym się zajmuje. Później pytam o radości związane z tą pracą, z pasją. Co raduje serce? Co pociesza serce? Później od radości przechodzimy do wyzwań, bo jak to wiemy, w życiu jest raz jest dobrze, raz jest gorzej. No i tu pytamy o te wyzwania. Jak sobie, jak zarządzasz sobą, gdy pojawiają się wyzwania, pojawiają się też wskazówki, bo wiemy wszyscy, że przechodzimy gorsze i lepsze momenty. Później jest też piękna część, dobro się mnoży, gdy się je dzieli, bo ja wyznaję taką zasadę, że jesteśmy sobie do szczęścia wzajemnie potrzebni i są te zależności między nami. I gdy my sprawiamy, że więcej dobra jest na świecie, to ono się mnoży i jest tego więcej. I ostatnia część, co daje moc? No bo gdyby tej mocy nie było, to może sił wystarczyło na krótko, a tymczasem potrzeba jej więcej i więcej. Więc to są takie główne części, przez które będziemy przechodzić. Tak, zobaczymy, czy uda nam się przez wszystkie, ponieważ no, nasz czas tutaj z Państwem jest niestety ograniczony, ale postaramy się przynajmniej dotknąć tych najważniejszych. I Mario, jak będziemy chcieli zrobić z pytaniami Państwa? Bo dziś jest ta nasza wyjątkowa okazja, kiedy Państwa tutaj mamy, kiedy Państwo mogą Cię pytać. Być może Ty też będziesz chciała zapytać o coś nasze audytorium. Kiedy te pytania będą mogły padać? Jak to widzisz? Oto jest pytanie. Ja myślę, że w każdym momencie będzie taka przestrzeń, może po pewnej serii pytań na zakończenie danego, że tak powiem, tematu odpowiem na pytania.
myślę, że też zobaczymy w trakcie, jak to tutaj będzie się działo. Będziemy patrzeć na Państwa. Tak. Jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos, prosimy o zwyczajowe podniesienie ręki. Postaramy się, żeby ta ręka nie musiała długo wisieć w powietrzu. Będziemy uważne. No ale zaczniemy od Ciebie. Tym razem Ty musisz troszeczkę odsłonić tę firankę, która zazwyczaj zasłania osobę, która jest prowadzącym program. Tak? On zawsze jest troszeczkę bardziej anonimowy i o nim wiemy mniej niż o jego gościu. No więc Marysia, czas na Ciebie. Powiedz nam, jak to się wszystko zaczęło? Moje kluczowe pytanie w audycji to właśnie jest, jak to się zaczęło? Zawsze mnie tak interesuje, co sprawiło, że dana osoba wybrała taką drogę. No i tym razem to ja opowiem, jak to się zaczęło, jak to było z tym boskim CV. Zaczęło się od marzenia. A właściwie od kilku marzeń. Pamiętam, że gdy byłam małą dziewczynką, to chciałam być aktorką, dziennikarką lub nauczycielką. I mimo, że lata mijały, to te marzenia miałam z tyłu głowy. Pamiętałam o nich, one nie pozwalały mi spać. I efektem pójścia za marzeniami było to, że zaczęłam pisać artykuły do mediów, głównie to były na początku portale. I tak zaczęłam swoją przygodę z dziennikarstwem. Później pojawiło się radio i w radiu na początku pracowałam w newsroomie. To jest w zasadzie chyba mój taki ulubiony pokój i tam zostawiam swoje serce, ale brakowało mi czegoś. Czułam ten niedosyt. Zastanawiałam się, co to może być, ale tak naprawdę to ja wiedziałam szybko, że dla mnie takim czymś pięknym i takim spełnieniem tego, co drzemie wewnątrz mnie, będzie audycja. Ale tak pomyślałam, no jak to? Przecież ja tu siedzę tak na zapleczu i to tak wyjść z tego cienia, ale jednocześnie już miałam też relację z Bogiem. I ona zapraszała mnie do tego, by jednak spróbować, by wyjść z odwagą, by wyjść z tym zapytaniem, co szkodzi. Powiedzą nie, to powiedzą nie, a jak powiedzą tak, to może zacząć się przygoda. No dobrze, audycja, ale jaka, o czym? I to było dla mnie oczywiste, jednoznaczne, że to będzie audycja o pracy, o misji, o spełnianiu się. To było oczywiste, ponieważ to są tematy mojego życia. Ja o niczym tak często nie myślę od wielu lat, jak o tym, by się realizować, być takim świadectwem Boga na ziemi poprzez realizowanie tych talentów, tego, co On wlał w moje serce. I wiedziałam, że to musi być to, że ja chcę zapraszać gości, przedstawicieli różnych zawodów i pytać ich, dlaczego akurat to, co czujesz, jakie to jest dla ciebie, to mnie zawsze, od zawsze tak fascynowało. Zastanawiałam się nad tytułem, jak tu zawrzeć to wszystko, co ja bym chciała. Przychodziły pomysły, ale żaden pomysł to nie było to. I pamiętam, że tak którejś nocy leżałam w łóżku i zastanawiałam się, no musi być jakiś tytuł. Boże, jaki tytuł? Jaki tytuł, żeby to wszystko połączyć? I przyszło, nie musiałam długo czekać, a właściwie musiałam poprosić. I przyszła taka myśl, boskie CV. I ja od razu w tym momencie wiedziałam, że to jest strzał w dziesiątkę, że lepiej nie będzie, że to jest idealny tytuł. I gdy powiedziałam w radiu, słuchajcie, to musi być boskie CV, to o dziwo, a może nie o dziwo, wszyscy przyjęli, tak, boskie CV, to jest świetne. No i tak zostało to jako boskie CV. I to jest tytuł idealny. Tak, twoi goście reprezentują najprzeróżniejsze zawody. To jest aż niesamowite. Przed tym spotkaniem zrobiłam sobie szybciutką powtóreczkę z audycji i te zawody to kierowca tira, filmowiec, ludzie nauki, ludzie biznesu,
najprzeróżniejsze zawody. Jak ty ich znajdujesz? Sami do mnie przychodzą. Nie no, zasadniczo to jest tak, że ja już to widzę, że Bóg prowadził i prowadzi mnie od zawsze, od dawna i te moje puzzle życiowe układają się. Gdy jeszcze nie pracowałam w radiu, czy też zaczynałam swoją przygodę z dziennikarstwem, to byłam w duszpasterstwie i tam poznawałam wiele osób. A też poznawałam te osoby dlatego, że po liceum miałam takie założenie, że ja otworzę się do ludzi, że będę żyła tak pełnią życia, bo tego mi brakowało. I poszłam za tym zaproszeniem Boga, za założeniem. Gdy zaczęłam studia, to rzeczywiście krąg moich znajomych, czy dalszych, bliższych, zaczął poszerzać się. Więc myślę, że początkowo to też były bardziej znane osoby, czy znajomi znajomych, a później to już poszło. I ja mam taką listę, zeszyt i tam zapisuję sobie te osoby, kogo by tu zaprosić. Też często jestem w mediach społecznościowych i tam jak kogoś zauważę, to zapisuję sobie i czeka ta osoba na odpowiedni moment, a ja w pewnym momencie odzywam się i zazwyczaj zgadzają się i przychodzą. I na tej sali dzisiaj mamy wiele takich osób, prawda? Pani Iwona, która dała piękny, śpiewny klimat na początku naszego spotkania, ale mamy tutaj również inne osoby. Czy widzisz je, czy możesz je wymienić? Tak, oczywiście mamy też Ewę, która też dzisiaj tutaj wystąpi, więc na razie widzimy Ewę, a później usłyszymy. Mamy też naszego masażystę. Masażystę to też będzie miał swoje 5 minut, a też jest związany z dziennikarstwem, więc nie bez powodu to się wszystko łączy. Więc rzeczywiście są takie osoby. Jest jeszcze Mariusz. Mariusz też z żoną też przybył. Więc są takie osoby. Być może ja kogoś tu nie wymieniłam, ale jestem tutaj w takich emocjach, że proszę mi wybaczyć, a gdy kogoś zauważę, to oczywiście powiem. Emocje, przeżycia, a w tle to, co najważniejsze, czyli misja. Misja. Misja specjalna. Myślę, że to jest dla mnie niesamowicie ważne, by mieć poczucie sensu tego, co robię. Że gdyby nie to, to nie byłoby mnie tu w tym miejscu. Bo oczywiście miło jest być w mediach, mieć jakieś zdjęcia, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla mnie w tej audycji jest to, by pokazywać innym osobom, że życie z Bogiem jest tak fascynujące. A myślę, że życie jest wtedy fascynujące, gdy robimy to, co lubimy, gdy robimy to, co kochamy, gdy widzimy tego efekty, gdy chcemy wstawać kolejnego dnia, tak jak już powiedziałam. I myślę, że relacja z Bogiem to jest właśnie nieustanne zaproszenie do tego, by podążać za tym, jak On nas ukształtował, jak On nas chciał i za tym odkrywaniem Jego woli dla nas. Ale też od razu powiem, że to tak czasami się mówi. Ojej, a może Bóg chce, żebym zrobiła to, a ja tak naprawdę tego nie chcę. No to ja jestem zdania, że jeśli naprawdę tego nie chcesz, to nie jest od Boga, bo Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Oczywiście mogą być lęki, może ktoś nie być gotowy, może coś być nieprzepracowane, czy jeszcze dana osoba może nie mieć tych zasobów, jak to się mówi tak obecnie, ale że to jednak ciągnie tak kogoś, mówiąc kolokwialnie, do tego, by zajmować się właśnie tym, czym się zajmuję, czym chcę się zajmować. A to wszystko daje radość. Ja tak często obserwuję moich gości, Państwo ich nie widzą, ale ja mam to szczęście, że mogę się napatrzeć i widzę ten błysk w oczach. To jest to spełnienie, to jest bycie na swoim miejscu. To jest coś, dlaczego
warto realizować te audycje dla tych oczu, dla tego ożywienia i tego zaangażowania, dlatego że widać, że ktoś jest w tym, że jest to bliskie i żywe. Ja chcę tego doświadczać też i dzięki audycji Boskie CV doświadczam tego co tydzień. Każda osoba jest inna, każda osoba ma inny temperament, ale to zaangażowanie jest niezmienne. To jest dla mnie piękne i misją dla mnie jest przekazywanie, że życie z Bogiem jest niesamowite i zaprasza Bóg do nowych wyzwań dających radość, spełnienie. Mamy świetny fragment, który pokaże, który przywoła wypowiedź jednego z twoich gości. Słowo gościnia nie przejdzie mi przez usta. Pani Anny Affy. Tak, Anna Affa niedawno wystąpiła w Boskim CV i Ania jest wodzirejką pełnoetatową, co też rzadko się zdarza, żeby jednak zrezygnować z innych prac i tak mocno pójść za pasją, nie zważając na inne przeciwności. I to jest osoba, która ma wielkie flow i wielką pasję w swoim działaniu, więc za chwilę ją usłyszymy. Aniu, na Facebooku o swoich działaniach napisałaś tak. To coś więcej niż zabawa. Czyli co to jest? Czym dla ciebie jest ta praca? Pełnoetatowa, zaznaczam. Dokładnie tak, zajmuję się tym pełnoetatowo. To jest moja spora część mojego życia, mojego czasu. Jest to nie tylko praca, właśnie tak napisałam. To jest dla mnie misja. Misja połączona z pasją. Z dzieleniem się moimi talentami, z dawaniem ludziom tego, co najlepsze mogę dać. Myślę, że moją misją jest, tak jak ogólnie sobie myślę też, dawanie tego, czego ktoś potrzebuje, czyli spełnianie potrzeb innych, spełnianie wizji, wyobrażeń, marzeń związanych z imprezą, z danym wydarzeniem, aby to było w zgodzie z nimi, oczywiście z moimi wartościami, bo też mam je określone, czegoś nie zrobię, coś zrobię, natomiast jeśli to jest wpisane w te ramy i jest to zgodne z tym, jak działam, jakie moja firma ma wartości, priorytety, to jest taka misja spełnianie potrzeb, wyobrażeń innych. Myślisz, że zaspokajasz swoimi audycjami potrzeby, marzenia innych osób? Jak to czujesz? To należy Państwa się zapytać, a jest tu wiele osób, więc myślę, że coś mogą powiedzieć, ale jak ja czuję, jaką mam odpowiedź, jaki mam feedback, no to wiele osób mówi, że te audycje dodają skrzydeł. Mi samej one dodają skrzydeł. A jak mam taką odpowiedź, że rzeczywiście się to dzieje i to też wpływa na innych, to ja jestem szczęśliwa. To jest właśnie to, o co mi chodzi w życiu. By innym dodawać skrzydeł. By inne osoby wiedziały, że jest to światło, że jest nadzieja, że może być lepiej, piękniej, inaczej, że Bóg do tego powołuje. On nie chce, byśmy byli smutnymi osobami, ze zwieszonymi głowami, tylko byśmy żyli tą pełnią. Oczywiście, że tu na ziemi tej 100% pełni nie będzie, ale pozostaje 99 i to jest też nasze zadanie. Też nasze zadanie, bo też jak mówił Ignacy Loyola, żyj tak, jakby wszystko zależało o... Może tak powiem, najpierw tak, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj tak, jakby zależało od ciebie. Ja myślę, że to jest to clue takiego właśnie szczęśliwego życia. Połączenie najlepsze. Perfekto. A zawodowo jesteś znakomicie przygotowana do tego, żeby doradzać ludziom zawodowo, prawda? Opowiesz troszeczkę o tej stronie swojej pracy. To wszystko się bardzo pięknie spina. To jest też niesamowite, bo najpierw powstała audycja Boskie CV i już ponad 4 lata temu ja wiedziałam, że te tematy są mi bliskie, ale jeszcze nie wiedziałam, że będzie jakiś coaching, że będzie jakieś doradztwo zawodowe. W ogóle no nie przyszło, nie przychodziło mi to do głowy.
ale Bóg mnie prowadził. I to było tak mocne, tak szczere, tak ważne dla mnie, no, że ja pomyślałam, nie, no to nie wszystko, to nie koniec. I zaczęłam szukać. Były lepsze momenty mojego życia, gorsze, bo ja też szukałam siebie. Miałam różne prace i wciąż było to nie to. Wiele osób mi mówiło, no jak to? Przecież ty wszystko masz. A ja mówię, no ale wiesz, ja się nie spełniam. I tak po nitce do kłębka odnalazłam to. I gdy byłam na pierwszych zajęciach z coachingu chrześcijańskiego, to ja już po chwili wiedziałam, tak, to jest to. Gdy poszłam na studia z doradztwa zawodowego, to też wiedziałam, tak, to jest to. Więc wpłaciłam już wszystko, całą kasę, bo wiedziałam, że to nie jest pomyłka i nie żałuję tego. I jestem wdzięczna Bogu za to, że po iluś latach, bo to się tak mówi, ale Państwo nie wiedzą, ile ja lat szukałam, ile lat ja miałam ciągły niedosyt. Mówiłam mojej mamie, mamo, ale ja się nie spełniam. No co to może być? No kiedy nadejdzie ten moment? I nadszedł. Szukałam, pytałam i w odpowiednim czasie, Bóg się nie spóźnia, przyszło to. I ja już wiem, że ja tym tematom chcę poświęcać swoje życie. I czerpiesz radość z tego. Porozmawiamy może teraz o tej radości. Co największą radość sprawia ci w rozmowach z ludźmi w audycjach Boskie CV? A może też powiedz, co największą radość sprawia ci w doradzaniu ludziom odnośnie ich drogi zawodowej? Więc jeśli chodzi o gości, to największą radość sprawiają mi goście. To, że oni są, że oni przychodzą i gdy ja ich widzę, to uśmiecham się, bo jest to dla mnie zaszczyt. Zaszczyt, że ktoś przychodzi, przeznacza czas, że możemy się spotkać i że pokaże mi, Państwu, kawałek siebie. Dla mnie niezwykłe jest to pierwsze wrażenie, tych pierwszych kilka minut, aby dany gość poczuł się przyjęty, zaakceptowany, a wręcz chciany, żeby mógł właśnie rozwinąć te skrzydła, bo wtedy, gdy dana osoba otwiera się, czuje się swobodnie, to dzieją się cuda i padają takie zdania, na jakie warto czekać. I dana osoba mówi to, co czuje, co jest dla niej ważne. Są i momenty wzruszenia, momenty radości, śmiechu. Gdy ja mogę to obserwować, to ja też tego doświadczam. To mnie niezwykle cieszy. I też niezwykle mnie cieszy to, że każdy gość jest inny. I dzięki temu ja się też kształcę, bo jedna osoba jest szybka w mowie, inna osoba wolniejsza, bardziej taka skupiona. I tutaj no, to jest zawsze taka pewna adrenalina też. A jeśli chodzi o to, co mnie cieszy w tym, gdy doradzam, czy gdy z kimś odkrywam jego talenty, no to to, że ta osoba jest bliżej siebie. A gdy osoba jest bliżej siebie, to ona jest bardziej szczęśliwa. I wtedy mam taką radość, satysfakcję, że dzieje się to, do czego Bóg każdego zaprasza, że do tego życia w obfitości. To mnie cieszy najmocniej, gdy ludzie się więcej uśmiechają, gdy doceniają siebie, gdy mają większą świadomość swoich talentów, bo one są prezentami od Boga. Ja jestem przekonana, że Bóg każdego tak niezwykle obdarowuje i może czasem to jest niewidoczne na pierwszy rzut oka, bo na przykład ktoś nie uczył się dobrze w szkole, no nie szło mu i ludzie mu powiedzieli, słuchaj, nic z ciebie nie będzie, ty się do tego nie nadajesz, do niczego nie nadajesz, a to nie jest prawda, to nie jest prawda, Bóg jest niesamowity i jaki Bóg, takie dzieci, więc gdy ktoś poznaje, wow, Bo to jest tak, że najpierw to odkrywa się te swoje talenty, te swoje predyspozycje, później się je nazywa, o faktycznie, ja to mam, a
później świadomie można to rozwijać, bo to też jest tak, że każdy z nas ma talenty, czyli takie naturalne sposoby działania czy odczuwania, ale gdy w nie zainwestujemy, to one wtedy stają się naszą mocną stroną i są tak bardzo odczuwalne i też widoczne. Więc dla mnie jakieś wspieranie, towarzyszenie komuś na zasadzie doradztwa czy coachingu, gdzie nie doradza się zupełnie, tylko tak się prowadzi rozmowę, spotkanie, że dana osoba sama dochodzi do wniosków bliskich jej, to jest dla mnie niezwykłe, gdy dana osoba poznaje siebie, a przez to i Boga. Nawet może nieświadomie, ale ja wiem, że tak jest. Czy oddamy teraz głos kolejnemu gościowi twojemu, którego fragment... czy to jest ten dobry moment? Tak? Oddajmy. To jest pan Mariusz Nowakowski. Przybliżysz kontekst waszej rozmowy? Mariusz jest, można powiedzieć, filmowcem, działa w tym kręgu filmowym, warszawskim. Wiele osób poznał, w wielu miejscach był. Też różne wielkie pieniądze też mu towarzyszą, jak to wiadomo, w tej branży. I on dzieli się swoimi przemyśleniami odnośnie, no właśnie, może oddamy mu głos. Zacząłeś mówić o tym, co napełnia ducha, co daje poczucie tej wewnętrznej radości. Co jest dla ciebie tym czymś więcej w tej pracy niż tylko sposobem zarobkowania, takim momentem, że czujesz, że to jest to i to dotyczy całego człowieczeństwa, tak powiem górnolotnie. Ja mam takie poczucie, że jak ktoś pracuje dla pieniędzy, to nikt tych pieniędzy nie będzie miał. Dlatego, że dla mnie praca to jest taka przestrzeń, gdzie my możemy dawać siebie samego drugiemu człowiekowi. Nie znam innych rynków, znam rynek warszawski. To jest rynek agencji kreatywnych, agencji reklamowych, domów produkcyjnych, dużych pieniędzy, szybkiego życia, newsów, takiej szeroko rozumianej produkcji telewizyjnej czy filmowej. I dostrzegam jeden deficyt na tym rynku, którego nie ma, nie da się go kupić i nikt tym nie handluje. Miłość. Taka braterska miłość, że ja miłuję ciebie, drugi człowieku, z samego faktu, że jesteś człowiekiem. Dalej, nie można czegoś komuś dać, jeżeli samemu się tego nie otrzymało. Jeżeli się samemu tego nie otrzymało, to się tego nie ma, a jak się tego nie ma, to nie można tego drugiemu człowiekowi dać. Można próbować mu to dawać, ale jeżeli ja mu to daję, a sam tego szukam, to liczę na szybką stopę zwrotu. I to przestaje jakby napędzać. A w momencie, kiedy praktykujemy wdzięczność, chociaż to sformułowanie jest takie, dla mnie troszeczkę takie jakby za bardzo z rozwoju osobistego, a za mało tej sfery duchowej. My naprawdę mamy, każdy z nas, to błogosławieństwo Boże po prostu się na nas wylewa. Nawet w tych najtrudniejszych momentach ono cały czas jest. Nieustannie. Wdzięczność, radość, te tematy pojawiły nam się i one na pewno są kluczowe w całej twojej pracy radiowej. No ale przecież musiały być jakieś trudne momenty, może jakieś nawet trudniejsze, konfliktowe sytuacje? Czy zawsze ze wszystkimi gośćmi udaje ci się złapać nić porozumienia? Jak to jest? Na pewno coś takiego musiało być. Tak myślę, że chyba zawsze jest jakaś taka nić porozumienia. Tak chyba nie zdarzyło się, żeby nie było nawet tej nici. Wiadomo, z niektórymi osobami mi bliżej, do niektórych bliżej, do innych dalej, ale zawsze jest ta sympatia, bo to jest podstawa komunikacji i myślę, że też mojej audycji, bo wiele rzeczy też się dzieje poza mikrofonem, gdy przynoszę herbatę, gdy witamy się, to wszystko buduje to zaufanie. A jeśli chodzi o takie wyzwania w mojej pracy, no to myślę, że to, że jednak każdy jest inny i
Ja tak nie do końca wiem, co mi te osoby powiedzą. Czasami rzeczywiście znam ich historię bardziej, ale czasami no nie. I ja muszę się tu szybko dopasować do tego, co oni mówią. I jeszcze są takie osoby, że czasami mówią tak szybko, a ja tak bardziej jestem taka umiarkowana, więc jak jest ktoś taki, no to ja od razu już tu wyzwanie. No i dobrze, trzeba tutaj podziałać, ale są też takie osoby, które nie mówią na początku za wiele. No to ja myślę, aha, trzeba pytać. Ale przypomniało mi się, że na początku mojej pracy, no to miałam coś takiego. Ojej, no bo w radiu nie może być ciszy. Wszyscy mi tak mówili. Paweł Kęska to też to zna, to zdanie tutaj siedzi, też autor wieloletni. No, w radiu nie może być ciszy. Cisza zabija. No to myślę sobie, no nie, za punkt honoru przyjęłam. No nie może być tej ciszy. No dobrze, to jak były te początkowe audycje, no dobrze, mówi ten gość, mówi, ale on za chwilę skończy mówić. No i co? I ja muszę go o coś zapytać. No, no nie może być tej ciszy przecież. No dobrze, to ta osoba mówi, a ja zadaję pytanie zupełnie takie od czapy według mnie. Uff, nie ma ciszy. A później doszłam do wniosku, że to nie tak. Że to chodzi o to, żeby słuchać tę osobę. I gdy ja będę słuchać mojego gościa, to automatycznie pojawi się pytanie. No i tak pomyślałam, no dobrze, no raz kodzie śmierć, zastosuję to. No i rzeczywiście ja powiem, że to działa. Więc polecam uważne słuchanie, że to nie trzeba tak kombinować, że pytanie samo przyjdzie. Ale oczywiście ja zawsze jestem przygotowana, bo też jest to część mojej osobowości, wtedy czuję się komfortowo, bezpiecznie i mogę rozwijać swoje skrzydła, więc ja mam jakiś tam zestaw pytań, ale jednak często z nich nie korzystam, bo rozmowa płynie sama, a jeśli nie płynie, no to coś tam kombinuję i w końcu tak się dzieje, że ta osoba otwiera się. I na początku ja myślałam, aha, to będzie praca, będzie trzeba tutaj pytać, a już po jakichś 10 minutach ta osoba tak mówi, tyle mówi, że ja już myślę, oho, trzeba już tu jakoś ścinać. Więc to też jest niezwykłe. To myślę, że takie było wyzwanie. No i też mam taką myśl, że na początku mojej przygody no byłoby mi ciężko właśnie z osobami, które mówią mało, czy mówią dużo. No to byłoby takie stresujące, więc dziękuję tym początkowym moim gościom, że byli tak dobrani i że tak pozwolili mi popłynąć. A wiadomo też, że pod wpływem czasu, no kształci się człowiek i ja też się kształcę, zdobywam te szlify i już też widzę, że rzeczywiście ćwiczenie czyni człowieka na pewno lepszym, więc nie poddawanie się ma znaczenie. Każdy gość jest wyjątkowy, ale kogo zapamiętasz tak na długie, długie lata? Czy któryś z gości tak bardzo zapadł ci w pamięć, że teraz możesz go przywołać tak jednym tchem? Nie jest to łatwe pytanie, bo wielu gości było i każda osoba coś wnosiła do mojego życia. Też mam nadzieję, że do życia słuchaczy. I gdyby tu wybrać jedną osobę, ja myślę, że powiem o Krzysztofie Lorku. Jest to doktor fizyki. I co jest też niezwykle ciekawe, Krzysztof studiował na Oksfordzie, wygrał olimpiadę i ona była jego taką trampoliną do tego, by studiować na tak prestiżowej uczelni. Wtedy miał takie marzenie, że będzie rozwijał świat, rzeczywistość, że jego drogą będzie kariera naukowa. I rzeczywiście studiował tam i poszedł za tym swoim marzeniem. Jednak stopniowo zaczął odkrywać, że to nie to, że on chciałby jednak inaczej, że ta praca naukowa nie daje mu tej satysfakcji, o jakiej myślał, że będzie mu dawać. I
też był za granicą. Wtedy poczuł pierwszy raz, młody chłopak, że brakuje mu Polski. Jak nigdy o tym nie myślał i nie przewijały się w jego życiu takie wątki patriotyczne, tak wtedy zatęsknił. I w jego życiu taką ważną osobą był nauczyciel fizyki. Szkolny nauczyciel. On zainspirował Krzyśka do całej tej przygody. Krzysiek postanowił, że wróci do Polski, do polskich realiów i będzie uczył w szkole fizyki. To jest dla mnie niezwykle, bo Krzysiek jest taką osobą niewyróżniającą się, a to tymczasem w nim powstała, zakiełkowała taka myśl. Mógł zostać tam, mógł mieć wielkie pieniądze, a jemu chodziło o coś innego, o coś więcej. To jest dla mnie niezwykłe. Ale też niezwykłe właśnie jest to, i tu już przypomnę sobie o gościu, jakim Błażej Borkowski. Błażej skończył medycynę. Wszyscy mówili, wow, bądź lekarzem, jesteś inteligentny, masz taką wiedzę, jeszcze też tak dobrze wyglądasz. Czeka cię wielka kariera. Natomiast Błażej nigdy tego nie czuł. Jakoś tak wyszło, że na to poszedł. I miał odwagę zrezygnować z tego, gdy wszyscy mówili, idź, przecież skończyłeś to, 6 lat, 6 lat zmarnowanych, człowieku, a on zrezygnował z tego i obecnie zajmuje się zupełnie czym innym, ale też mocno skupia się na ewangelizacji, montuje filmiki, wychodzi do ludzi, ewangelizuje na ulicy. To jest niezwykłe, że miał w sobie tę odwagę i też myślę, bo to jest tak, że jest takie powiedzenie, że Bóg ma dla nas plan A, ale jeśli my go nie wykorzystamy, to jest też plan B, C, D i tak dalej. A jeśli wykorzystasz wszystkie litery z alfabetu, to stworzy nową literkę. I to też spotkanie z Błażejem pokazało mi, że można w życiu coś zmienić. Ale też miałam wiele osób dojrzałych, które jednak odważnie postawiły na jedną kartę i to rzeczywiście procentuje. Więc to są takie osoby, ale każdy gość wnosi coś pięknego. Jest dla mnie pięknym bogactwem i pokazaniem, że Bóg jest w tych osobach i że są takimi pięknymi narzędziami do szerzenia dobra, do bycia świadkiem Boga na ziemi na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Twoje ulubione hasło. Dobro się mnoży, kiedy się je dzieli. Teraz właśnie padło, jak gdyby wynika z twojej wypowiedzi. Czy w jakichś sytuacjach widzisz to w szczególny sposób? Czy ono do ciebie wróciło, to dobro, które dajesz niewątpliwie swoim rozmówcom? Ja myślę, że nieustannie wraca i że dlatego też ta audycja już tyle lat jest, bo miło jest mi, gdy to dobro wraca. To jest tak wszystko ze sobą powiązane, że ta moja radość, otwartość, ona do mnie wraca, bo inni tego doświadczają i ja też doświadczam od innych osób. To mnie cieszy, to mnie napędza. Jest mi niezwykle miło, gdy dostaję wiadomość od kogoś. Dziękuję za to, co robisz, że to wlało we mnie nadzieję. To dodało mi otuchy, bo myślę, że dla takich chwil warto żyć. Tego dobra jest mnóstwo. I gdy na przykład pani w sklepie, czy pani fryzjerka jest osobą radosną, realizuje się w tym, co robi. Oczywiście każdy ma też swoje momenty i to nie jest tak, że wszyscy zawsze jesteśmy zadowoleni, ale gdy widać, że to jest
jej pasja, coś takiego jej, no to innym od razu jest też milej. I to dobro, ta atmosfera, ona przenika i wpływa też na innych, bo gdy dana osoba poczuje się miło przyjęta, zaakceptowana, to też ma zupełnie inny dzień i inaczej może podejść do swoich współpracowników, do rodziny, do bliskich. To jest takie naczelne hasło w moim życiu. Ja doświadczam tego nieustannie. Bóg mi zsyła dużo prezentów, ale też kwestia tego, czy ja chcę to widzieć. I też gdy mam gorsze momenty, to zawsze zastanawiam się, no właśnie, jak ja zarządzę swoim myśleniem, czy ja pójdę w ten dół, czy pomimo tego, że jest ciężko, że ja nawet to wypowiem, bo też trzeba o tym mówić, to czy ja chcę jednak szukać tej nadziei, czy chcę szukać tego światła, bo mam przekonanie mocne, właściwie pewność, że zawsze, i to aby nie było takie trywialne, ale może być odrobinę lepiej. Tylko pytanie też, czy my chcemy to dostrzec, czy chcemy tego szukać, czy chcemy to zobaczyć. Może być to trudne i jest to trudne, ale no to jest taka walka. To jest taka walka i ja też toczę te walki. Mogę powiedzieć, że no już mam pewną wprawę w tym, bo jak przez ileś lat tak rozmawiam ze sobą i zastanawiam się, czy góra, czy dół, no to jednak już są pewne nawyki i nawyki też kształcą, więc jednak zależy mi na tym, by wybierać to nastawienie jednak, żeby ono było z nadzieją, żeby była tam chociażby, żeby był tam choćby ten jeden promień tej otuchy, tego światła, tej nadziei. Czy chciałabyś zapytać nasze audytorium o coś? Bo mówimy tutaj my z tego miejsca, ale być może Państwu nasuwają się jakieś uwagi, jakieś wnioski, być może coś, co pomogłoby Ci w tworzeniu kolejnych audycji. Także bardzo serdecznie zapraszamy, żeby jednak się przełamać, może rzeczywiście dać nam jakiś znak, tak? Oczywiście. Jeśli chcieliby Państwo również coś powiedzieć, jakąś uwagę, jakieś swoje spostrzeżenia czy emocje wyrazić, bardzo zachęcamy do tego. To bardzo miły wieczór, prawda? Pomimo, że na zewnątrz pogoda jest taka, jak to w naszym klimacie listopadowa być potrafi, to tutaj to ciepło, które bije od Państwa, myślę, że bardzo długo będzie dawało nam energię do działania. Także zapraszamy. A Twoja wewnętrzna energia, Twój wewnętrzny motorek, z czego to się bierze? Myślę, że to relacja z Bogiem. Właściwie od zawsze jakoś idę z Nim, bardziej świadomie, mniej świadomie, ale to On jest źródłem tej radości, tego optymizmu, pewności, że to nie koniec, że będzie lepiej, że nawet, że właśnie z lekcji można coś wyciągnąć. I to spotkanie Go, jakie też mi się zdarzyło i zdarza też, ono sprawia, że jest ten uśmiech, że widzę, że to wszystko ma sens. Co jeszcze mnie wspiera? Przede wszystkim myślę, że bliskie mi osoby. Mam tak wiele życzliwych ludzi wokół siebie, przyjaciół, znajomych, bliższych, dalszych, na żywo czy online też, że czuję się taka przyjęta, a nawet gdyby tak nie było, bo wiadomo, że nie wszyscy muszą mnie lubić, że to ta wolność człowieka jest czymś ważnym, to ja wiem, że Mam na to zgodę, bo mam też pewną pewność siebie, a ona, i tu wracamy, wynika z relacji z Bogiem, że wiem, że jestem przez Niego chciana i wyposażona. I gdy ktoś
powiedziałby mi coś, co się rzadko zdarza, coś takiego niemiłego, okej, każdy może uważać po swojemu, ja to szanuję, nie ma problemu, ja idę dalej, bo wiem, kim jestem w jego oczach. Oczywiście czasami mi to może umyka, ale jednak dbam o to i to mnie zawsze ciągnie, że tak powiem, do góry. I także dla mnie czymś niezwykłym jest to, że idę do przodu, pomimo różnych sytuacji, które by na to nie wskazywały, że idę do przodu, że spełniam te marzenia, że realizuję to, co bym chciała, co Bóg chce, takie mam poczucie, że się zgadzamy tutaj, więc no, to daje mi dużo radości, dużo tej satysfakcji, że odhaczam te moje punkty, te moje kolejne marzenia, że to się dzieje czasami szybciej, czasami wolniej, ale że to jednak jest, że jest moja chrześcijanka z sąsiedztwa, mój fanpage, moja pasja mojego życia. Już w grudniu będzie 6 lat, 6 lat mojej wielkiej przygody, czegoś, co mi towarzyszy, jest mi tak bliskie, codzienne, jak często mówię, mycie zębów, to już nie da się tego oddzielić. To jest no coś niesamowitego i ja wiem, że innym jest miło, że to też dodaje im tego blasku, tej obfitości, że takiego optymizmu, ale to ja powiem, że to jest dla mnie prezent, te wszystkie wpisy, to, że ja mogę się podzielić tym moimi przemyśleniami, tym, co mam w głowie, a niektórzy wiedzą, że tak wiele wątków mam w głowie, to jest to dla mnie po prostu prezent. Ja czerpię z tego chyba sama największą radość i to mnie napędza. To mnie napędza. To jest pasja mojego życia. Chrześcijanka z sąsiedztwa, audycja Boskie CV, coachingi takie, chrześcijańskie, doradztwo. To są pasje mojego życia i gdy ja w tym jestem, to ja używam. Wszyscy ludzie, większość ludzi to widzi i ja wtedy jestem w pełnym rozkwicie. Za to jestem wdzięczna. Czy jest teraz dobry czas na piosenkę? Ja myślę, że tak. Że to jest właśnie ten moment, więc zapraszamy Iwonkę. A piosenka nosi nazwę Ty jesteś dobry, więc zapraszamy. Dziękuję bardzo. Kochani, zapraszam Was do tego, aby powstać i zaśpiewać razem z nami. Troszkę się rozruszamy, bo wierzę, że każdy z nas, kiedy wyśpiewujemy Bogu chwałę, kiedy uwielbiamy Boga, to nasze smutki odchodzą, nasze trudności odchodzą. W niebie jest teraz wielka radość, że jesteśmy tutaj, że jesteś tutaj i wierzę, że Bóg ma dla ciebie dobry plan, pełen pokoju, pełen Jego obfitości, że tak jak dla Marysi, tak jak w moim życiu Bóg działa z wielką mocą, tak Bóg też będzie działał z wielką mocą w Twoim życiu i On jest dobry, On jest wierny, a Jego łaska jest nad Twoim życiem. Także zachęcam, żeby zaśpiewać razem z nami. Refren jest bardzo prosty. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. Także można powtórzyć. Ty jesteś dobry. Ty jesteś wierny, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. A łaska Twoja nade mną. Ale pięknie, wow, super. Także refren jest bardzo prosty, można też klaskać, można się radować i uwielbiać Boga za to, że jest dobry, wierny, a Jego łaska jest nad Tobą. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. Ty jesteś
jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. To w Tobie, Panie, nadzieję mam. Ty uleczyłeś mnie krwią swoich ran. Na zawsze będę oddawać Ci cześć i wielbić Twe święte imię. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny, a łaska Twoja nade mną. Możesz teraz powiedzieć o sobie, która stoi obok Ciebie, Bóg jest dobry i kocha Ciebie dziś. Bóg jest dobry i kocha Ciebie dziś. Dziękujemy bardzo. Można usiąść, dziękujemy. I takie jeszcze słówko może na koniec tego utworu. Gdyby ktoś miał ochotę, to mamy ze sobą moją pierwszą płytę pod tytułem Jestem blisko. Są na niej utwory i do modlitwy, i do tańca, i do uwielbienia. Także polecam serdecznie, można na koniec spotkania taką płytkę nabyć. Dziękujemy bardzo i oddajemy głos Marysi. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się, że będzie też choreografia. Po prostu nie mówiłaś. Dobrze. Życie jest nieprzewidywalne. To lubimy. Ja jako babcia mogę coś powiedzieć. Oczywiście. Babcie zawsze. Uwielbiam moją najukochańszą wnusię. To jest mój skarb. I właśnie uwielbiam i z przyjemnością słucham wszystkich audycji Boskie CV. I nieraz pytam, Marysiu kochana, gdzie ty tych ludzi wynajdujesz? A jakoś na ulicy, a to po drodze, a to sami do mnie przyjdą. I no podziwiam naprawdę, bo tak no, żyję po prostu. Ponieważ jestem niepełnosprawną osobą, no to jest dla mnie wielka radość, właśnie każda sobota. I niech jej Pan Bóg da dużo zdrowia i siły na dalszą pracę w tym kierunku. Kocham ją. Babciu, dziękuję. A moja babcia jest wielką fanką audycji, słucha wszystkich, zapisuje sobie gości, kto czym się zajmuje. Ma taki swój kajecik, więc dziękuję Ci, babciu, bo wiem, że Ty zawsze mnie wspierasz. I tak, największa fanka. Fantastycznie, bo właśnie w soboty można posłuchać Twojej audycji, a także ze strony Radia Warszawa i także na naszym kanale Spotify również część audycji Marii się znajduje i obiecuję tutaj przy świadkach, że więcej tych audycji tam właśnie na Spotify będzie trafiać, bo wiem, że coraz więcej osób właśnie do tego serwisu sięga, żeby słuchać audycji również Radia Warszawa. No i Mario, i przechodzimy do prezentów. Podobno coś przyniosłaś dzisiaj. Tak, zawsze moi gości pytam, co przynieśli dziś do studia. No więc, żeby być tutaj fair, to ja też musiałam coś przynieść. I będzie losowanie. Czego? Otóż ja, a właściwie zacznę od mojego gościa. Gość tutaj siedzi, jest tu z nami. Łukasz Rossa jest masażystą. I Łukasz tu sprezentował komuś z Państwa darmowy masaż
jest to masaż klasyczny, więc będzie tutaj można poczuć się takim zrelaksowanym dzięki Łukaszowi, który też podzielił się swoim kawałkiem, swoją opowieścią, jak to u niego było z tym masażem. A z kolei też mamy coś dla ciała, coś dla ducha. To dla ducha to tym razem ja tutaj zaopiekowałam się tym kawałkiem. I zapraszam kogoś z Państwa, właściwie dwie osoby, na taką konsultację, może coachingową, może doradczą, to w zależności od potrzeb, dotyczącą odkrywania swoich talentów, predyspozycji, przemiany zawodowej i tematów właśnie związanych z tą ścieżką życiową. Tutaj są też osoby na sali, które korzystały z tych naszych spotkań. Ja zapraszam teraz Państwa, więc też będzie można wylosować dwa takie darmowe vouchery na taką konsultację, a zapewniam, że warto, bo komu nie potrzeba skrzydeł. I to tak na poważnie, nie, że ja tam coś mówię, coś czego nie ma, tylko rzeczywiście, że dana osoba, wow, ja tak nie pomyślałem, dzięki Ci za to. Więc zapraszam do takiego doświadczenia, jak i do doświadczenia masażu też. Jest w tej dobrej informacji jedna niedobra, że trzeba będzie się zdecydować, czy wolą Państwo coś dla ciała, czy coś dla ducha. I teraz tak, tam gdzieś na stolikach znajdują się karteczki niebieskie, zielone, wszystko jedno, oraz długopisy. Prosimy, żeby ci Państwo, którzy zechcą losować jedną lub drugą, jeden lub drugi prezent, wpisali swoje nazwiska na tych karteczkach. Długopisy tam leżą, prosimy, żeby sobie pożyczać, a karteczki można rozmnożyć poprzez rozerwanie bloczków. Mhm. I płyt. I jeszcze dosłownie będzie losowanko i na koniec mamy, tak, dobrze. Dobrze, czy Państwo już wpisali? Jeżeli jeszcze nie, to będą Państwo mieli na to czas, natomiast powiem, jak będzie wyglądało nasze losowanie. Otóż poprosimy pana Łukasza Russę, który jest właśnie bohaterem jednej z audycji i masażystą, żeby zebrał od Państwa do torby, którą tam ma, od Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w losowaniu właśnie masażu. Natomiast Państwo, którzy chcieliby wygrać sesję coachingową bądź doradczą, prosimy o wrzucenie swojej karteczki do niebieskiej torby, którą ma nasz redakcyjny kolega Maciej. Także prosimy dokonać tego arcytrudnego wyboru i wrzucić karteczki do jednej lub do drugiej torby. Tak jest, moment decyzji. Tak. Tymczasem przypomnę Państwu, że 11 grudnia będzie kolejne spotkanie Radia Warszawa ze słuchaczami. Tym razem bohaterem będzie Dominik Wędołowski, warsawianista. Bardzo serdecznie zapraszamy. Informacje niebawem będą na antenie. Już są w tej chwili na Facebooku. Zapisy ruszyły. Tutaj właśnie na tej torbie, do której wrzucane są losy, jest hasło "By starczyło czasu na miłość". Ja myślę, że to ma ogromne znaczenie, by właśnie w naszym życiu starczyło czasu na miłość, byśmy wiedzieli, że to ma takie duże znaczenie i nie zapędzali się, tak mówię o sobie, właśnie do tego, by tak nie było tego czasu, nie było tych możliwości i uważności na drugą osobę. Jeszcze pani Iwona była taka kochana, że przeznaczyła jedną ze swoich płyt. Proszę powiedzieć, kto dzisiaj ma urodziny? Czy ktoś? Albo ma urodziny w tym tygodniu,
albo w poprzednim, tak, to proszę, ta pani wygrywa płytkę. Tak jest. Dobrze. Panie Łukaszu, prosimy o wylosowanie szczęśliwego. Tu też pan coś dostanie. Prosimy o wylosowanie i przeczytanie nazwiska. Losujemy, losujemy. Kto będzie tym nieszczęśnikiem? Ciało, Dorota Zielińska. Będzie masaż. Dobrze, oj. Dobrze. Powiedzieć, że strona jest ich rzeczego przez stronę albo przez telefon. Dobrze, pani dostanie, tam będzie. Dobrze, i teraz poprosimy Marię, żeby wylosowała z torby Macieja. Dobrze. Czy wszyscy, którzy chcieli, na pewno wrzucili karteczki? Dziękuję. Dobrze. Losujemy. Mieszam. No i zaraz zobaczymy dwie osoby, dwa losy, z kim ja spotkam się. Dobrze. Monika Drwal. Spotkamy się. Gratulujemy. I kolejna osoba to Justyna Traczyk. O, dziękuję, cieszę się. Jest mi miło. To są te dwie osoby, więc już mamy, losy już są oddane. I teraz zaprosimy Państwa na jeszcze taką niespodziankę. Jednym z moich gości była też aktorka dubbingowa, telewizyjna, magister sztuki Ewa Andruszkiewicz. I dziś Ewa zgodziła się ze mną porozmawiać i to będzie wszystko utrzymane w klimacie jej projektu Kawa z myślą. Więc Państwo mają kawy, a my tutaj sobie porozmawiamy jak przy kawie. Więc Ewa, zapraszam Cię serdecznie. Włączyć chyba. Witam serdecznie. Czy mogę usiąść koło ciebie, Mario? Przepięknie zapraszam. Wyglądasz. Dziękuję. I chciałam tutaj podziękować przede wszystkim za zaproszenie i że mogłam wysłuchać rozmowy z tobą. Chciałabym ciebie zaprosić na chwilę refleksji. I państwa również. Będziecie nam towarzyszyć, ale też proszę o taką chwilę może zadumy, może jakiejś takiej takiego wygodnego oparcia się o siedzenia, przymrużenia oczu. Tu mam mocne światło, ale państwo jesteście w cieniu. Mario, dzisiaj byłaś gościem Boskiego CV i ja usłyszałam dla siebie bardzo ważne słowa. To, na co zwróciłaś uwagę, że twoi goście mówili zazwyczaj coś pięknego, co zostawało w sercu. Ja dzisiaj twoje słowa zostawię dla siebie. Jakie? One były bardzo dla mnie ważne i wzruszające. Z Marią również spotkałam się w radio, a dzisiaj przygotowałam trzy krótkie fragmenty na swoje 5 minut na zakończenie spotkania z nią. Kawa z myślą. I taka myśl pierwsza, Marysiu. Cieszyć się z drobnego to jakby podawać rękę samemu sobie, by kolejny krok zrobić z radością. Co ciebie dziś zachwyca? Ile musi być warte, żebyś wyraziła uznanie? Sprzedająca pod wiaduktem pani, zapewne czyjaś mama i babcia, uśmiechnęła się do mnie życzliwie oczami. To dlatego, że pamiętałam, że obiecałam wziąć od niej kwiaty w drodze powrotnej z pracy. Są piękne, cieszą mnie, takie lubię najbardziej. Oczywiście tulipany i róże w bukiecie z Biedronki również. Na dobry dzień mnie zachwycają. Uśmiech pani babci zostanie w pamięci. Mario, co ciebie dziś zachwyca? Życie mnie zachwyca. Życie to, że ma tak wiele barw i
że jest takie zaskakujące, że zmienia się wiele, że można być szczęśliwym, że można do tego dążyć. A jeszcze tak, ja mam taką myśl właśnie, że Anna Przybylska, aktorka, mówiła, że jeśli małe rzeczy nie będą cię cieszyć, to i duże nie ucieszą. To mi zostało w pamięci. I pytam się siebie często, czy ja umiem cieszyć się z małych rzeczy. Bo te małe rzeczy są takim preludium do tego dużego. Ale często małe rzeczy, to one tworzą dzień, tworzą rzeczywistość i tworzą ogólne zadowolenie. To we wnętrzu, to głębokie. Więc zachwyca mnie życie. Państwo mnie zachwycają. To, że Państwo przyszli, że spędzamy ten czas wspólnie, to jest prezent dla mnie. I jestem tym poruszona. Zawsze chciałam mieć takie spotkanie i to się dzieje, więc to mnie zachwyca, że Bóg spełnia te marzenia danej osoby na swój często nietypowy sposób, ale we właściwym czasie. My rozmawiałyśmy w radiu o tym, że dzisiaj trzeba wybrać. To słowa również księdza Piotra Glasa. Boże plany przewyższają nasze marzenia. Przewyższają nasze plany, skrupulatnie wypełniony grafik. Każdego dnia będziemy słyszeć, że coś musimy, że dlaczego tak to robisz, a nie inaczej. I każdego dnia trzeba zatrzymać się, usłyszeć siebie, głos serca, zaufać Panu, że to, co robię dzięki Niemu i jak robię na Jego chwałę, jest ważne. A ja w wolności chcę, a nie muszę. Nie mieć marzeń, dzisiaj również o tym mówiłaś, to jak zrezygnować z rozwoju, z ruchu, jakby stać w miejscu zadowolonym ze strefy komfortu, nie wprowadzać zmian w imię spokoju i pozoru bezpieczeństwa. Marzenia wyzwalają siły twórcze z myślą mogę, chcę, uda się. Pan Bóg kocha nasze marzenia, pragnienia i potrzeby. Nie bądź jak ten rozczarowany swoim życiem, tylko wejdź na drogę marzeń i pokazuj je Bogu w modlitwie na znak gotowości. To moje myśli, kawa z myślą po spotkaniu z Tobą i pytanie. Mario, jak wchodzisz na drogę marzeń? Dużo mówiłaś o marzeniach, zawsze mówisz. Jak to jest, że siedzisz i wiesz, że ja to marzenie mam teraz zrealizować? Myślę, że często to tak łatwo powiedzieć, bo wiele osób widzi rezultaty, widzi to, że się coś już wydarzyło i pyta, jak ty to robisz? Ale często jest tak, że nim dojdzie do czegoś, do danego projektu, do danej sytuacji, sukcesu, to jest dużo tej pracy i tego nie widać, a to jest. Czy budzisz się rano i dostajesz myśl, co masz zrobić ze swoimi marzeniami? Czy budzisz się rano i widzisz to marzenie? Ja stopniowo odkrywam te marzenia i za tym odkryciem idzie taka, pojawia się myśl, jak to zrealizować, jak do tego dojść. I często też odkrywam na modlitwie, na adoracji. To są te momenty, gdy poznaję Boga, poznaję siebie i budzą się te pragnienia, że ja bym tak chciała, że mi na czymś zależy, że to byłoby spełnieniem moich marzeń. Zastanawiam się też, jakie mam predyspozycje, jakie talenty, jak to się ze sobą łączy. A też, gdy jest osoba i ona coś fajnego realizuje, no to można jej zazdrościć, ale można też zastanowić się, ojej, to mnie porusza. To, że ta osoba coś zrobiła, to ma dla mnie jakieś znaczenie. Może ja też bym chciała podobnie. I właśnie, że ważne jest dla mnie, by zamiast zazdrości wyciągnąć z czyichś sukcesów
które no, by mogły powodować zazdrość, coś takiego pozytywnego, dobrego, napędzającego i wdzięczność, że dzięki tej osobie ja to zauważyłam. Ale Boże plany przewyższają nasze marzenia. Nigdy bym nie spodziewała się, że będzie chrześcijanka z sąsiedztwa, że tyle lat, że tak wiele osób będzie śledzić, czytać, pisać, komentować, że tutaj się też spotkamy. Mogłam wieść takie szare życie, które nie było dla mnie, ale jednak no, zdecydowałam się pójść za tym zaproszeniem, za takim przełamaniem się. Te osoby, które mnie znają z lat szkolnych, myślę, że nie znały mnie takiej, jaką jestem teraz. Może nie byłam taką nieśmiałą osobą, ale na pewno tej pewności siebie nie było w takim stopniu. Dużo, dużo mniej jej było i ona się cały czas kształtuje. Tej odwagi, takiej uważności. To jest niesamowita przygoda. Widzę, że z Bogiem dzieją się niesamowite rzeczy i ja tego doświadczam. To łaska jest, prawda? Łaska. Wiele otrzymujesz. I ostatnia moja kawa z myślą, z którą chciałabym się z Państwem pogodzić, zapraszając również na stronę mojego pamiętnika, kawa z myślą Ewa Andruszkiewicz. Kawa z myślą, a ja sobie tak. Dziękuję Ci, Panie, za każdy cień bez bólu w ciele, za nową drogę poszukiwań, za nowe spotkania, za gest dobry, za słowo dziękuję, za nowe możliwości widzenia i słyszenia, za to, że wiem, że za chwilę będę nowa ja, zdrowsza. Dzięki, o Panie, nasz składamy dzięki. O Wszechmogący, nasz Królu w niebie. Mario, jeszcze jedna myśl. Za co tu i teraz dziękujesz? Za spotkanie, oczywiście o tym mówiłaś, ale tak z serca dla siebie. Za co dziękujesz? Dziękuję za moich bliskich, za moich rodziców, za moją babcię, za rodzinę moją, za przyjaciół, za moich znajomych, dalszych, bliższych, bo ci dalsi też są ważni, że oni też sprawiają, że uśmiechamy się, że gdzieś się tam na drodze spotykamy i są te uśmiechy. Dziękuję też Bogu, że chcę mieć odwagę. Chcę mieć odwagę sięgać po więcej, po to, by się realizować, ale nie na swój sposób, tylko by razem z Nim realizować to, co On zaplanował dla mnie. Dziękuję za to, że pomógł mi, że dzięki Niemu odkrywam wciąż to, co jest mi takie bliskie, a to daje mi niesamowicie dużo radości i za te moje wszystkie prace, które są, były trudne, łatwiejsze i często ciężko mi było, czy nawet jest też, to jednak one budują to, że jestem w tym miejscu, w jakim jestem i mogę iść dalej i mam nadzieję, że jeszcze czeka mnie, jak i Państwa, dużo dobra, dużo pięknego. I za urodę dziękuj. Dziękuję. I piękne oczy, i piękne nogi, bo to też trzeba przyznać, że Maria jest wyjątkowa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękujemy. Dziękuję Ci, Ewa. My się dołączamy do tego podziękowania. Przepraszam, że usiądę, chociaż powinienem stać, ale trochę mnie nie będzie widać w kamerze. Serdecznie dziękujemy, Marysiu, że mieliśmy okazję towarzyszyć Tobie w tym wieczorze. W takim, myślę, że
jak powiedziałaś, uwieńczeniu, ale właściwie pewnym etapie twojej drogi. Niech ona się rozwija. Wiemy, że się trochę zmienia twoje miejsce zamieszkania, pewne nowe wyzwania. W związku z tym życzymy serdecznie tobie z całego serca, żeby jak najlepiej ta twoja droga odkrywania marzeń rozwijała się w bliskości z Panem Bogiem. Niezmiernie cieszymy się, że mamy okazję ciebie gościć. Dziękujemy. W ogóle masz takie idealne kolory w Radiu Warszawa, prawda? Najnowszych takich. W związku z tym dziękujemy również Radiu Warszawa za to, że mamy okazję ciebie dzisiaj gościć, bo to dzięki właśnie Ani, która poprowadziła to dzisiejsze spotkanie z tobą. Mieliśmy absolutne szczęście, że kiedyś się poznaliśmy i że Ania dba o to, żeby te nasze spotkania się odbywały, właściwie Radia Warszawa u nas, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Dziękuję bardzo Iwonce za piękne towarzyszenie. Dziękuję pani, przepraszam bardzo, bo się nie znamy, pani Ewio, za cudowny fragment i poezji, i trochę duchowych działań, które miały dzisiaj miejsce. Pani babci również, za piękne słowo. Drodzy Państwo, ja dziękuję wszystkim Państwu, którzy tutaj przyszliście, ale zanim ja podziękuję, to pewnie jeszcze zrobi to Marysia, a ja powiem dosłownie jedno zdanie kończące nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie. Och, wszystkim tu obecnym i tym nieobecnym też, którzy chcieli być, a nie byli. Ale oczywiście dziękuję tobie, Tomku, jako przedstawicielowi tego niesamowitego miejsca. Dziękuję Radiu Warszawa za taki prezent, za taką możliwość. Dziękuję Ani, która tutaj mnie przepytywała, ale z taką życzliwością, że ja bym chciała więcej. Dziękuję moim gościom cudownym, Iwonce, Ewie. Dziękuję Łukaszowi, dziękuję fotografowi, rodzinie mojej, wszystkim tym, którzy są tutaj obecni, przyjaciołom, kolegom, koleżankom i też osobom, które mnie nie znały, bo mnie to tak zawsze zastanawia i jestem tym zadziwiona. No, państwo mnie nie znają i państwo chcieli przyjść, spędzić ten listopadowy wieczór zamiast pod kocykiem, to jednak tutaj ze mną. Jestem wdzięczna i dziękuję. Poprosimy o brawa Marysia Górczyńska. Drodzy Państwo, pewnie teraz nastąpi ten moment, kiedy będzie można podejść do Marysi, ją uściskać, podać rękę, wycałować i powiedzieć kilka słów na osobności. I zanim ten moment nastąpi, to drodzy Państwo, ja tylko powiem, że nasze spotkanie oczywiście odbywało się w kawiarni Agere Contra. Jeżeli Państwo macie ochotę nas odwiedzić, to jesteśmy na Chłodnej 2/18 w Warszawie. Niezmiernie będzie nam miło uraczyć Państwa kawą. Może też z jakimś dodatkiem duchowym, zastanowimy się nad tym. Chociaż u nas ten dodatek duchowy staramy się podczas naszych spotkań najbardziej Państwu przekazywać. A osoby, które oglądają nas online za pośrednictwem telewizji EWTN, którym również dziękujemy, zapraszamy do tego, żeby uczestniczyć w naszych spotkaniach, a można to zrobić wchodząc na naszą stronę agerecontra.pl/wydarzenia i tam zapisywać się na niesamowite wydarzenia, które już niedługo będą, a między innymi takie właśnie wydarzenie, o którym już wspominaliśmy kilka razy, odbędzie się 11 grudnia o godzinie 18, bo znowu Radio Warszawa będzie w wersji nie tylko audio, ale również wideo. Także serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo Państwu za ten wieczór. Bardzo było nam miło, że Państwo do nas przyszli na wspaniały wieczór z Marysią i życzę Państwu dobrej nocy i teraz już będzie ten moment, że można będzie podejść do Marysi i ją uściskać. Dziękujemy.